Na razie nie grożą nam żadne ograniczenia. COVID jednak gwałtownie przypomina o swoim istnieniu. Od początku lipca rośnie liczba zakażonych na koronawirusa, ale również na wirus grypy. Dane są szczególnie niepokojące, bo zbliża się okres jesienny, czyli taki, podczas którego tych zakażeń będzie najprawdopodobniej jeszcze więcej. Paweł Jędrusik. Lekarze biją na alarm. Drastycznie rośnie liczba zachorowań na koronawirusa i grypę. Dane są szczególnie niepokojące, bo zbliża się okres jesienny, czyli taki, podczas którego tych zakażeń będzie najprawdopodobniej jeszcze więcej. Problem zachorowań na COVID i grypę dotyczy całej Polski, nie tylko Śląska. Jeszcze w maju wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna w Katowicach odnotowała 150 zakażeń koronawirusem. Teraz jest ich znacznie więcej. W sierpniu na dzień dzisiejszy mamy ich prawie 3000. Także widać, że okres wakacyjny, okres kontaktów międzyludzkich, być może trochę na bakier z higieną w tym czasie, powoduje to, że mamy ewidentny wzrost zachorowań i ta choroba w środowisku, ten wirus w środowisku w dalszym ciągu występuje i niestety zbiera też swoje żniwo. Tutaj mówimy o zgonach osób, które też cierpią często na różnego rodzaju inne powiązane choroby. Natomiast w tym roku takich zgonów spowodowanych COVID-em było 38. Wzrost liczby zachorowań eksperci zauważają od połowy lipca. Na szczęście są to przypadki dosyć łagodne, chociaż niektórzy pacjenci już wymagają po suplementacji tlenu czy wsparcia oddechowego. No i z całą pewnością takie same sygnały dostajemy również ze strony innych oddziałów zakaźnych w Polsce, tak więc jest to problem nie tylko Śląska, ale całego kraju. Eksperci jednak apelują, aby nie lekceważyć choroby i jeśli nie jesteśmy zaszczepieni, koniecznie to zrobić.